24 stycznia wspominamy błogosławioną Paulę Gambara Costa, tercjarkę. Paula Gambara Costa urodziła się 3 marca 1473 roku w Breszci na północy Włoch w pobożnej rodzinie szlacheckiej. Jej rodzicami byli Gian Paolo Gambara i Katarzyna Bevilacqua. Z okazji narodzin Pauli rodzina złożyła datek na cele charytatywne. Dziewczynka otrzymała staranne wykształcenie. Nad jej rozwojem duchowym czuwali franciszkanie. Od młodości była podziwiana za piękno i głębię cnót chrześcijańskich. Tęskniła za życiem zakonnym, mimo to, wbrew jej woli, bardzo młodo, miała zaledwie 12 lat, wydano ją za hrabiego Ludwika Costa. W 1485 roku obydwoje zamieszkali w Piemoncie. Początkowo młodej mężatce spodobało się życie światowe. Pod wpływem franciszkanina anioła Carletti powróciła jednak do wcześniejszych aspiracji i wstąpiła do trzeciego zakonu franciszkańskiego, przywdziewając tercjarski habit. Ludwik nie akceptował zmiany swojej żony, stał się arogancki i chciwy. Więził Paulę, zdarzało się nawet, że ją bił. Utrudniał jej praktyki religijne i prowadzenie działalności charytatywnej. Widząc brak zainteresowania, a nawet niechęć ze strony męża do siebie, Paula poświęciła się wychowaniu urodzonego w 1488 roku syna Jana Franciszka. Rozpoczęła również życie pokutne, wiele czasu poświęcając modlitwie. W latach 1493-1503 zapanował głód. Paula chętnie wykazywała się hojnością wobec wielu biednych, chorych i bezdomnych, którzy przychodzili po pomoc. Ludwik Costa w 1504 roku zmienił swoje życie, czego przyczyną była nagła i ciężka choroba jego wieloletniej kochanki. Paula przebaczyła mężowi niewierność i lata poniżania. Zaopiekowała się nawet śmiertelnie chorą dawną kochanką męża i pomogła jej przygotować się do pojednania z Bogiem. Pod wpływem tych wydarzeń Ludwik zaczął zupełnie inaczej traktować swoją żonę. Mogła jawnie nosić habit franciszkański. Gdy mąż poważnie zachorował, kochająca żona opiekowała się nim i pielęgnowała go. Poleciła go też w stawiennictwu anioła Carletti, który zmarł w Cuneo. Ludwik został uzdrowiony i udał się na pielgrzymkę do grobu błogosławionego franciszkanina, a historia tego uleczenia została uwzględniona w postępowaniu beatyfikacyjnym anioła Carlettiego z Chivasso. Gdy Paula owdowiała, poświęciła się całkowicie opiece nad ubogimi. Na ten też cel przeznaczyła cały swój majątek. Zmarła w opinii świętości 24 stycznia 1515 roku, mając 42 lata. Papież Grzegorz XVI 14 sierpnia 1845 roku potwierdził jej kult jako błogosławionej. Módlmy się. Ześlij nam, Boże, ducha mądrości i miłości, którymi napełniłeś swoją służebnicę, błogosławioną Paulę, abyśmy wiernie Ci służąc, za jej wzorem podobali się Tobie przez wiarę i uczynki. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe, 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 Christe,